dzieciami. Lasy pełne kaskad szumiących, strumyków wesoło płynących. Otoczone starymi wierzbami, wysokimi topolami, w kojącym towarzystwie drzew słychać wesoły ptaków śpiew. Roztacza się cudny sad, strojny teraz w najpiękniejszą z szat. Weselną suknię z białych kwiatów, mieniącą się na wschód i zachód. Mateuszu, dokąd się wybierasz i w jakiej sprawie? Zabrakło ci marchwi do zjedzenia i musisz pojechać. No coś ty, nie ubrałby się wtedy tak odświetnie i to jeszcze w dzień poprzedni. Mateuszu, przecież ty tak rzadko wyjeżdżasz z domu, tylko jakaś nagła i nieoczekiwana sprawa może być tego powodem. Wczoraj musiało się wydarzyć coś nieoczekiwanego. Mateuszu, powiedz coś. Nie będę spokojna, dopóki się nie dowiem, dlaczego wyjeżdżasz dziś z Avonlea. O godzinie w pół do czwartej w jasne popołudnie jedzie pan Mateusz Kachber drogą wonnym truchtem. Jedzie kabrioletem zaprzężonym w klacz. Może po doktora, może po doktora. Po doktora? Uśmiecha się, patrz. Ma biały kołnierzyk, odświecę ubranie. A to jest zjawisko rzadko spotykane. Niech ktoś wreszcie powie. Nie będę spokojny, póki się nie dowiem, po kogo Mateusz wyruszył dziś w drogę. Nie będę spokojna, póki się nie dowiem, po kogo Mateusz wyruszył dziś w drogę. Nie będę spokojna, póki się nie dowiem, po kogo Mateusz wyruszył dziś w drogę. Nie będę spokojna, póki się nie dowiem, po kogo Mateusz wyruszył dziś w drogę. Domyślam się, że to pan Mateusz Kadbert z Zielonego Wzgórza. Cieszę się bardzo, że pana widzę.
Zaczęłam się już lękać, że pan po mnie nie przyjedzie i przemyśliwałam, co właściwie mogło panu przeszkodzić. Postanowiłam więc, o ile by pan nie przyjechał po mnie dziś wieczór, wdrapać się po drabinie na szczyt tej oto wielkiej dzikiej wiśni i tam spędzić noc. Wcale bym się nie bała, bo przecież cudnie byłoby przespać noc pośród białego kwiecia dzikiej wiśni przy świetle księżyca, prawda? Zdawać by się mogło, że mieszkam w marmurowym pałacu, czy nie? A byłabym zupełnie spokojna, że jeśli pan nie przybył po mnie dziś wieczór, z pewnością nadjedzie pan jutro wczesnym rankiem. Domyślam się, że zdążyłam już pana rozczarować. Ładna nie jestem, za to silna. Dziękuję, że chcecie mnie zaadoptować. Przynosi pan ukojenie mojej zbolałej duszy. Żałuję, że się spóźniłem. Chodź mała ze mną, daj mi twoją torbę. Ach, cóż znowu? Wprawdzie wszystko, co mam i posiadam, spoczywa w niej, ale pomimo to nie jest ona wcale ciężka. A jeśli nie trzymać jej w pewien odpowiedni sposób, otwiera się z jednej strony. Ja znam ten sposób, dlatego najchętniej sama ją noszę. Pewnie daleko mamy drogę, prawda? Pani Spencer mówiła mi, że prawie 8 mil. Jestem temu bardzo rada, bo strasznie lubię jeździć. Ach, jakie to cudowne, że będę z wami mieszkała i będę do was należała. Nigdy dotąd nie należałam do kogoś. Ale dom sierot to już było najgorsze. Przypuszczam, że pan nigdy nie był w domu sierot, więc nie może pan sobie wyobrazić, jak tam jest. To chyba najgorsze, co można sobie wyobrazić. Być może dlatego jestem tak strasznie chuda, bo jestem chuda, prawda? Nie mam ani źdźbła mięsa na kościach, ale chętnie wyobrażam sobie, że jestem pełna i ładna, z dołeczkami na łokciach. Ach, jakże się cieszę, że przyjechał pan po mnie, pomimo że cudownie byłoby spać na dzikiej wiśni. Ta wiśnia to mój pierwszy przyjaciel na wyspie. Z czym kojarzy się panu to obsypane kwieciem drzewo? Nie wiem. Ależ z panną młodą w długim welonie. Nigdy nie widziałam panny młodej, ale mogę sobie wyobrazić, że tak właśnie wygląda. Ja z pewnością nigdy nie wyjdę za mąż. Jestem zbyt pospolita, by ktoś chciał mnie za żonę. Chyba, że jakiś zagraniczny misjonarz. Misjonarz nie powinien być wybredny, prawda? Marzę o sukience z bufkami. Oto moje wyobrażenie o ziemskiej rozkoszy. Mówię zbyt wiele? Często to słyszę, denerwuję ludzi. Mamy milczeć? Proszę powiedzieć. Umiem, choć to niełatwe. Możesz mówić. Cudownie. Czuję, że się dogadamy. Cudownie jest mówić, kiedy ma się na to ochotę. Milion razy słyszałam, że dzieci i ryby głosu nie mają. Ludzie śmieją się, że używam kwiecistego języka. Ale ja uwielbiam ekscytujące słowa, jak na przykład oczarowany lub fascynujący. Wspaniałe pomysły wymagają niezwykłych słów. Cóż, chyba tak. Jestem oczarowana tym wspaniałym krajobrazem. Ostrożnie. Nie wierzę, że zamieszkam w takim pięknym miejscu. Marzenia rzadko się spełniają. Teraz jestem prawie zupełnie szczęśliwa. Choć nie całkiem. Jaki to kolor? Rudy. Czyż nie? Tak, zgadza się. Dlatego nie ma mowy o całkowitym szczęściu. Rude włosy to moje przekleństwo. Ach, pani Cuthbert, to białe, ta biała droga. Co to takiego? Masz pewnie na myśli aleje. Tak, to bardzo ładne miejsce. Ładne? Ono jest cudowne! Cudowne! Jest to pierwsza rzecz, którą widziałam w życiu, a której nie można by sobie wyobrazić cudowniejszą. Tutaj sprawiło mi to ból nawet, ale przyjemny. Czy doznawał pan kiedyś takiego bólu, panie Cuthbert? Nie pamiętam, abym go miał kiedykolwiek. Ja często go doznaję. Zawsze, ilekroć widzę coś cudownie pięknego. Ale dlaczego nazwaliście to królewskie sklepienie aleją? Przecież ta nazwa nic nie wyraża. Powinno się nazywać... Zaraz, pomyślę tylko. Białą drogą rozkoszy. Czy to nie byłaby śliczna nazwa? Och, a co to za piękne miejsce? A to jest staw rodziny Berych. Co za szkaradna nazwa. Ja bym to inaczej określiła. Jezioro lśniącej wody. Tak, to jest odpowiednie. Poznaję to po owym dreszczu, bo jeśli nazwa, którą nadaję, jest naprawdę piękna, to natychmiast dreszcz mnie przejmuje. Czy i pan miewa nieraz dreszcz? Owszem, zdarza się. Dreszcz zawsze mnie przejmuje,
Ilekroć widzę te szkaradne białe gąsienice, pełzające po zagonach ogórków. Nie cierpię ich. Ach, to jest pewnie zupełnie inny rodzaj dreszczu. Dlaczego ludzie nazywają to miejsce stawem Berych? Pewnie dlatego, że w tym małym domku mieszka pan Bery. Jego posiadłość nazywa się Sosnowe Wzgórze. Czy pan Bery ma córeczki? Takie w moim wieku? Owszem, ma dziewczynkę 11-letnią. Nazywa się Diana. Ach, cóż za prześliczne imię! Jesteśmy już bardzo blisko domu. Przed nami zielone wzgórze. Cóż to, Mateuszu? Gdzie jest chłopiec? Nie było tam chłopca. Była tylko ona. Nie było chłopca? Przecież prosiliśmy panią Spencer, by go przywiozła. Tak, ale nie uczyniła tego. Przywiozła właśnie tę dziewczynkę. Musiałem ją zabrać do domu. Nie można było zostawić dziecka na pustej stacji, nawet jeśli zaszła jakaś pomyłka. A to paradne. Nie chcecie mnie! Nie chcecie mnie dlatego, że nie jestem chłopcem! Powinnam się była tego spodziewać. Nikt mnie nie chciał. Zawsze tak bywało. Powinnam była rozumieć, że to było zbyt piękne, aby mogło się spełnić. Powinnam była wiedzieć, że mnie nikt nigdy nie zechce. Ale cóż ja pocznę? Rozpłynę się chyba we łzach. Cicho, cicho. Przecież nie ma znowu o co tak rozpaczać. Nie ma o co? Pani także płakałaby, gdy będąc sierotą przybyła pod dach domu, który miał zostać jej rodzinnym domem i nagle dowiedziałaby się, że pani nie chce, bo nie jest chłopcem. Jest to najtragiczniejsza chwila, jaką przeżyłam. Dobrze, nie płacz tylko. Nie wyrzucamy cię przecież za drzwi dziś wieczór. Pozostaniesz u nas, dopóki się cała ta sprawa nie wyjaśni. Jak się nazywasz? Może by pani zechciała nazywać mnie Kordelią. Nazywać cię Kordelią? A to nie jest twoje imię? Nie, nie zupełnie, ale chciałabym nazywać się Kordelia. To brzmi tak dystyngowanie. Nie pojmuję, o co ci chodzi. Jeśli nie nazywasz się Kordelia, jakie masz imię? Anna Shirley. Ale proszę, niech pani nazywa mnie Kordelią. Anna to takie nieromantyczne imię. Romantyczne czy nieromantyczne? Anna to skromne i rozumne imię. Nie masz powodu się go wstydzić. Ja się go nie wstydzę, tylko Kordelia bardziej mi się podoba. Jeśli jednak pani chce koniecznie nazywać mnie Anną, proszę przynajmniej mówić Aniu zamiast Andziu. Myślę, że to wszystko jedno. O nie, to wielka różnica. Andzia brzmi ohydnie, zaś Ania delikatnie. Jeśli więc pani zechce nazywać mnie Anią, postaram pogodzić się z myślą, że nie noszę imienia Kordelia. A więc Aniu, nie Andziu, zdejmij kapelusz. Chodź na kolację. Dlaczego nic nie jesz? Nie mogę! Wpadłam w otchłań rozpaczy. Czy miałaby pani ochotę na jedzenie, gdyby wpadła pani w otchłań rozpaczy? Nie mogę tego powiedzieć, bo nigdy tam nie byłam. I nigdy sobie pani tego nie wyobrażała? Nie. I to nie. Ha! W takim razie przypuszczam, że pani nie może zrozumieć tego uczucia. Jest ono bardzo nieprzyjemne. Kiedy się wtedy próbuje jeść, w gardle coś staje i nie można nic przełknąć. Nawet czekoladki. 2 lata temu jadłam czekoladkę. Było to coś przepysznego. Odtąd często śniłam, że mam całą torebkę czekoladek. Lecz zawsze ilekroć sięgnęłam po pierwszą, budziłam się. Przecież nie będziecie się gniewali o to, że nie jem. Wszystko tutaj jest doskonałe, ale jednak nie mogę. Jest pewnie zmęczona. Najlepiej byłoby położyć ją spać. Chodź za mną, proszę. Masz pewnie koszulę nocną? Owszem, mam 2. Przełożona mi je uszyła. Są strasznie wąskie. Nie cierpię krótkich i ciasnych koszul, ale przecież można w nich równie przyjemnie śnić, jak w tych ozdobionych haftami i oszytych koronką wokoło szyi. To jest jedyna pociecha. Kładź się prędko do łóżka. Dobranoc. Jak może pani mówić dobra, wiedząc, że będzie to najgorsza noc, jaką kiedykolwiek przeżyłam? Jutro jedno z nas musi pojechać rozmówić się z panią Spencer. Dziewczynkę należy odesłać do domu sierot. Tak sądzę. Sądzisz? Czy nie uważasz tego za konieczne? Wiesz, Marylo, to jest bardzo miłe stworzenie. Naprawdę przykro jest odesłać tę dziewczynkę, kiedy tak bardzo pragnęłaby tu pozostać. Ależ Mateuszu, czy twoim zdaniem powinniśmy ją zatrzymać? Nie, nie, nie zupełnie. Uważam, że nie mogą żądać tego od nas. Cóż znowu? A właściwie kim byłaby ona dla nas?
Może my bylibyśmy kimś dla niej, Marylo. Słyszeliście, co się stało? Mateusz i Maryla chcieli zaadoptować chłopca, a pani Spencer przywiozła dziewczynkę. Co za pomyłka! Okropne nieporozumienie. I co teraz? Trzeba ją odesłać z powrotem do domu sierot. A właśnie, że nie! Mamy najświeższe informacje. Dziewczyna pojedzie do tej wstrętnej baby Bliwet zajmować się gromadką rozkapryszonych dzieci. To straszne! Skąd to wiecie? Widzieliśmy, jak dziś rano Maryla Cuthbert poszła z tym rodzielcem do pani Spencer, a tam czekała już Bliwet, żeby zabrać ją do siebie. A więc wezmę ją, panno Cuthbert, a pani szczęśliwie się jej pozbędzie. Mój maleńki jest taki rozkapryszony, że brak mi już cierpliwości. Jeżeli pani sobie życzy, mogę ją natychmiast zabrać. Przecież Bliwet jest okropna i wygląda jak jaszczurka. Biedna dziewczynka. Ja na jej miejscu wolałabym wrócić do domu sierot. Nie powierzyłbym nawet ulubionego psa tej babie Bluet. I ja jej nie lubię. Lecz mamy do wyboru albo oddać Anię do niej, albo zatrzymać ją u nas. Jeśli więc ty, Mateuszu, pragniesz, by została, zgodzę się ostatecznie na to. Tylko bądź dla niej dobrą i łagodną, nie psując jej bynajmniej. Wydaje mi się, że ona należy do tych istot, z którymi można się porozumieć, o ile postępuje się z miłością. Dziś nie powiem jej, że może tu zostać. Z podniecenia nie zdoła zasnąć ani na chwilę. Aniu! Wczoraj wieczorem rozrzuciłaś swoje ubrania po całej podłodze, zamiast je ułożyć. To bardzo niechlujny nawyk i nie mam zamiaru tego tolerować. Wczoraj wieczorem moja dusza była tak udręczona, że nie miałam siły myśleć o ubraniu. Dziś złożę je bardzo ładnie. Zmów modlitwę i wskakuj do łóżka. Ale ja się nigdy nie modliłam. Aniu, będąc pod moim dachem, musisz się modlić. Oczywiście, zrobię wszystko, żeby panią zadowolić. Co mam robić? Na początek musisz uklęknąć. Dlaczego należy klękać do modlitwy? Gdybym naprawdę chciała się modlić, to wie pani, co bym zrobiła? Poszłabym zupełnie sama na pole lub w głąb lasu i wtedy modlitwa przyszłaby sama. Jestem gotowa. Co mam robić? Jesteś, Aniu, już dość duża, żeby modlić się samodzielnie. Dobranoc. Dobrze, postaram się. Dobranoc. Boże Wszechmogący. Tak zwracają się do niego księża w kościele, więc taka forma powinna być właściwa, także i w prywatnej modlitwie, co? Boże Wszechmogący, dziękuję ci za wszystko. Za jezioro lśniącej toni, za brzozową ścieżkę, za szmaragdy rajskich błoni. Co do rzeczy, jakich pragnę, bo jest ich tak wiele, dwie z nich najważniejsze są mym marzeniem. Wszystko, za co jestem wdzięczna, co przyspiesza bicie serca. Proszę, zostaw mnie na wzgórzu. Proszę, spraw, bym była piękna. Pozostaję z poważaniem, twa dłużniczka nieustanna, wdzięczna ci dozgonnie, panie, kochająca Shirley Anna. Marylo, Mateuszu, proszę, powiedzcie mi, czy zostanę na zielonym wzgórzu? W przeciwnym razie nie zaznę tej nocy i wpadnę w otchłań rozpaczy. Jutro porozmawiamy. Idź proszę spać, jest późno. To takie straszne uczucie. Proszę mi wreszcie powiedzieć. Dobrze, już dobrze. Brat mój i ja postanowiliśmy zatrzymać cię. Rozumie się, o ile zechcesz być dobrą i posłuszną dziewczynką. Ale co się z tobą dzieje? Dziecko! Płaczę, tylko nie wiem dlaczego. Jestem szczęśliwa. Postaram się być taką dobrą. Będzie to trudna sprawa, przypuszczam, ale zrobię wszystko, co w mojej mocy. Dobranoc! Cuthbertowie przygarnęli przybłędę. Bezpański pies! Nie bądź złośliwy! A ona ma być ich córką czy służącą? Okropne rude włosy. Ciekawe, czy pójdzie do szkoły. Do czego to doszło? Podobno przyjechała tu z ośrodka w Nowej Szkocji. Dla obłąkanych?
z sierocińca, ale kto wie? Nie dajmy się zwariować. Mała sierotka, chuda sierotka, mała sierotka, ruda sierotka. Zaczekaj, proszę! Nie przejmuj się nimi. Jak masz na imię? Ania, Anna Shirley. Ja jestem Diana Berry. Nie smuć się, proszę. Lubisz książki? Bardzo. Mogę pożyczyć tobie niezwykle ciekawą i zajmującą książkę. Cudownie. Diano, czy myślisz, że będziesz mogła mnie polubić trochę? Na tyle, aby zostać moją serdeczną przyjaciółką? Z pewnością tak. Cieszę się ogromnie, że będziesz mieszkała na Zielonym Wzgórzu. Będę mieć towarzyszkę zabaw. Nie ma tu żadnej dziewczynki, z którą mogłabym się bawić, a moje siostry są jeszcze zbyt maleńkie. Czy przysięgniesz, że będziesz moją przyjaciółką na wieczne czasy? Ale to bardzo brzydko przysięgać. Cóż znowu? Nie jest brzydko przysięgać, tak jak ja myślę. Są dwa rodzaje przysięgi. Ja słyszałam tylko o jednym. A właśnie, że jest i drugi. Wcale nie brzydki. Jest to po prostu uroczysta obietnica. No tak, to co innego. Jak składasz taką obietnicę? Podajemy sobie ręce. O tak. Właściwie powinno się to odbyć nad bieżącą wodą. Ja pierwsza wypowiem tę przysięgę. Jesteś niezmiernie oryginalną dziewczynką, Aniu. Czuję, że będę cię bardzo kochała. Jestem najszczęśliwszą dziewczynką na świecie. Do zobaczenia, Diano. Do zobaczenia, Aniu. Aniu! Cześć, Diano! Co się stało z twoim kapeluszem? Ozdobiłam go po drodze kwiatami, by zrobić dobre wrażenie. Udało ci się. Może wkrótce będziemy mogły chodzić do szkoły razem. A nie możemy? Moi rodzice pewnie niedługo zaakceptują cię jako pannę Cuthbert. Witaj w szkole. Usiądziesz ze mną. Ruby przesiądzie się do Janki, bo Prissy uczy się już do egzaminów i siedzi ze starszymi uczniami. Kto? Prissy Andrews. Cześć. Słyszałam o tobie. To ty jesteś... Ania Shirley. Bardzo mi miło. Przypuszczam, że piszesz piękne opowiadania. Masz takie romantyczne oczy. Bardzo lubię pisać. Niedługo będę zdawać egzaminy i chciałabym zostać nauczycielką. Wspaniale! Cześć, jestem Moody. Moody Spurgeon. Jestem Ania. A ja Karol. Sloan. Miło mi. Nie gadaj z nimi, to pajace. Ciebie też miło widzieć, Diano. Wszyscy poza Gilbertem Blightem to przystojnie. Mini, co ty tu robisz? Stęskniłam się za tobą, siostrzyczko. Masz drożdżówkę? Jestem taka głodna i zgubiłam pióro. Pożyczysz? A tak w ogóle to głowa mnie boli. Chyba powinnam iść wcześniej do domu. Odprowadzisz mnie? Codziennie to samo. Aniu, to moja siostra Mini. Zawsze tu przybiega i marudzi, chociaż klasa maluchów jest z drugiej strony korytarza, a pan Edwards to bardzo surowy nauczyciel. No już zmykaj! Pan Edwards ucina sobie właśnie drzemkę i raczej nie zauważył, że mnie nie ma. Nie sądzisz? No to co z tą drożdżówką? Proszę. Dziękuję, jesteś najwspanialszą siostrą na całym świecie. Kocham cię. Pa, Aniu, pa, dziewczyny. Mini, nie boli ci już głowa? Poznaj Jankę Andrews, Juzie Pai, Ruby Gillis, Gertie Pai. Pis już poznałaś. To jest Ania. Cześć. Witaj. Hej, miło mi. A tamte dziewczynki? To jest Mary. Cześć, miło cię poznać. Witaj, nazywam się Liliana. Witajcie, jestem tym wszystkim tak bardzo poruszona. A ty jesteś? Mam na imię Julia. A ja Tola, witaj w naszej szkole. Jestem Una, a tamten chłopak w koszuli w kratę to mój brat. Uważaj, na niego jest szalony. Dziękuję za ostrzeżenie. Hejka, jestem Rebeka. Jestem Tilly. Cordelia. Uwielbiam to imię. Tak bardzo chciałabym nazywać się Cordelia. Masz wielkie szczęście. Naprawdę? Mnie się wydaje całkiem normalne, ale może się przyzwyczaiłam. Mam je w końcu od urodzenia. Dziękuję. Jestem Flora. Witaj, Floro. Ach, jak to romantycznie brzmi. Witaj, Aniu. Nazywam się Leslie, a to moja siostra Rilla. Cześć. Mieszkamy niedaleko Zielonego Wzgórza. Może kiedyś nas odwiedzisz? Oczywiście. Bardzo chętnie. Nie posiadam się z radości. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by udowodnić, że jestem godna waszej przyjaźni. Aha. Ania lubi czytać. Ma bogate słownictwo. I mówi tak cały czas? Ja też lubię czytać. Nieprawda. No tak, nieprawda. Widziałam cię na pikniku. Powinnam była podejść. Mnóstwo ludzi tam było. Mama mi nie pozwoliła. Czemu nosisz starmodne sukienki?
Cieszę się z nowych rzeczy. Bo jesteś sierotą. Ja w życiu bym tego nie włożyła. Ania już nie jest sierotą. Jestem i zawsze będę, Prissy. Nie chciałabym być sierotą. Współczuję ci. Współczuję ci, biedactwo. Tak, sierotka. Bidulka, i co teraz będzie? Chyba się zaraz rozpłaczę. Proszę o ciszę. Spokój! Prissy, proszę do tablicy. Jak się pisze wyraz rzeżucha? Przeliteruj i zapisz. RZEZ.UCHA. Dobrze, siadaj. Gertie Pie, przeliteruj grzeg żółka. GRZEGIER. Stop! Źle! Siadaj. To powinno być tak. GRZEZ.E, GRZEZ.U, USKRESKĄ, EŁKA. Zgadza się. Czy ktoś pytał cię o zdanie? Ty jesteś tą sierotą? Ania Shirley. Ania, nie Andzia. Wywoływałem cię? Chciałam pomóc. Wywoływałem cię? Nie. Więc siadaj, Andziu. Słyszeliście? Pierwsza lekcja i już narobiła sobie kłopotów. Chyba powinnaś być teraz w szkole. Pan Philips nie lubi spóźnialskich. Panienko, jak masz na imię? Poczekaj, nie możesz mi powiedzieć, jak masz na imię? Przepraszam, nie chciałam być niegrzeczna. Jestem Ania. A ja... Gilbert! A jak się czuje twój tata? Wydaje się, że trochę lepiej. Czemu przeszedłeś z tą sierotą? A czemu nie? To wariatka. Żeby cię czymś nie zaraziła. O, coś tu się rusza. Weź! A tak w ogóle, to ta dziewczyna ma bardzo ładną buzię. Nieważne, skąd pochodzi. Jak mogłaś tu przyjść z Gilbertem Blightem? Nie możesz z nim rozmawiać ani na niego patrzeć. Nie rozumiem. Józia kocha go od 3 lat. Była pierwsza. Przepraszam, nie planowałam tego. Tak po prostu wyszło. Żeby to było ostatni raz. Oczywiście, przyrzekam. Nic mnie z nim nie łączy. Postaram się jakoś je udobruchać. Nie martw się. Zaczynamy. Proszę, otwórzcie książki na stronie 45. Przeczytamy wiersz Adama Asnyka, Jednego serca. Liliana, proszę zacznij. Jednego serca, tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichym pomiędzy cichymi. Nowa dziewczynka. Andzia. Ania, nie Andzia, proszę pana. Jedynych ust trzeba, skąd bym wieczność całą pił napój szczęścia ustami mojemi i oczu dwoje, gdzie by patrzył śmiało, widząc się świętym pomiędzy świętymi. Jednego serca i rąk białych dwoje, co by mi oczy zasłoniły moje, bym zasnął słodko, marząc o aniele, który mnie niesie w objęciach nieba. Jednego serca tak mało mi trzeba, a jednak widzę, że żądam za wiele. Na litość boską, co to miało być? Proszę, masz ochotę na jabłko z naszego sadu. Jest pyszne, słodkie i soczyste. Musisz stąd odejść. Nie rozumiem, co powiedziałaś? Proszę, odejdź stąd. Natychmiast. Myślę, że twój Gilbert jest przystojny, ale też bardzo zuchwały. Nie wypada przecież tak zaczepiać ani mrugać do nieznajomej dziewczyny. To bez sensu. Ona nie reaguje. Au! Marchewka! Ty podły, wstrętny chłopaku! Jak śmiesz? Anno Shirley, co to ma znaczyć? To moja wina, proszę pana. Droczyłem się z nią. Naprawdę, wstydzę się, że moja uczennica ujawnia tak niepohamowany temperament i mściwy charakter. Proszę, podejdź do tablicy i napisz: Andzia Shirley ma bardzo brzydki charakter. Andzia Shirley powinna się starać panować nad swą złością. Dobrze, skoro jesteś tak uparta, usiądź obok Gilberta Blighta. Czy słyszałaś, co powiedziałem, Aniu?
Tak, proszę pana, ale po prostu nie mogę uwierzyć, że to było powiedziane serio. Zapewniam cię, że tak. Wykonaj moje polecenie natychmiast. Ruda tańczy jak szalona, gwizdże, piszczy, to jest ona. Przestańcie! Aniu, strasznie cię przepraszam, że zakpiłem z twoich włosów. Wybacz mi, proszę. Spójrz na mnie, błagam. Aniu! Aniu, jak mogłaś? Nie powinnaś gniewać się tak bardzo o to, że Gilbert zażartował z twoich włosów. On żartuje ze wszystkich dziewczynek. Wyśmiewa moje warkocze, że są takie czarne. Nazwał mnie wroną z 10 razy, a przecież ani razu nie przepraszał mnie za to. To wielka różnica być nazwaną wroną, a marchewką. Gilbert zranił moje uczucia w sposób okrutny i nigdy mu nie wybaczę. A pan Phillips powiedział do mnie Andzia i kazał usiąść obok Gilberta. Nigdy już nie wrócę do szkoły. Czy to możliwe? Cóż ja pocznę? Pan Phillips niewątpliwie posadzi mnie obok tej wstrętnej Józi Paj. Wiem dobrze, że tak zrobi, gdyż ona siedzi sama jedna. Wróć, Aniu, do szkoły! Uczyniłabym dla ciebie wszystko w świecie, prawie wszystko. Pozwoliłabym sobie uciąć ręce i nogi, gdybym wiedziała, że to potrzebne dla twego dobra. Tego jednak nie mogę uczynić, więc nie proś mnie. Rozdzierasz mi duszę. Pomyśl, ile przyjemności stracisz. Mamy właśnie zbudować sobie śliczny domek w pobliżu stawu i zaczniemy od przyszłego tygodnia grywać w piłkę. Ty nigdy nie grałaś w piłkę, Aniu. To tak wspaniała zabawa. Będziemy się też uczyły jednej nowej piosenki. Janka Andrews już ćwiczy, a Prissy przyrzekła pożyczyć nową książkę. A ty umiesz tak ślicznie czytać na głos. Aniu, Aniu! Dolina otoczona olchami, rosła paprociami. Lasy pełne kaskad szumiących, strumyków wesoło płynących. Otoczone starymi wierzbami, wysokimi topolami. Kojącym w towarzystwie drzew słuchać wesoły ptaków śpiew.